Daj baczność, trasami meldować. Daj baczność, na prawo, patrz. Daj baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wyjątki z rozkazu komendantki chówca ZHP Starachowice imienia Stanisława Staszica. Rozkaz L5/2021. Starachowice, 6 czerwca 2021 rok. Spocznij. 7. Mianowania na instruktorów. 7.1. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni podharcmistrza. 7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 czerwca 2021 roku zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza przewodnikowi Mirosławowi Szwugrowi. 13. Inne. 13.1. Na wniosek kapituły odznaczeń przy punktu ZHP w Starachowicach przyznaję odznakę zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich następującym druhnom i druhom. Przewodnik Wiktoria Serafin, przewodnik Jakub Madej, przewodnik Beata Nowak, podharcmistrz Wiktoria Sajda, przewodnik Weronika Gozdur, przewodnik Jan Pastuszka, przewodnik Ela Cieślik, druh Marek Jedynak, druh Grzegorz Paciejewski-Fajon, podharcmistrz Katarzyna Nobis-Wlazło, druhna Aleksandra Źniewicz, przewodnik Maria Daniszewska, przewodnik Weronika Gross. 7. Mianowania instruktorów. 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki przewodnika. 7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 czerwca 2021 roku zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika. Dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhnę Julię Gross. Całość baczność. Czuwaj, podpisała harcmistrz Dorota Czewska. Spocznij. Apelu 63. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Serdecznie witamy władze naczelne Związku Harcerstwa Polskiego na czele z przewodniczącym ZHP harcmistrzem Dariuszem Supłem, przewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej harcmistrzem Maciejem Wlazło, skarbniczką Związku Harcerstwa Polskiego przewodnik Joanną Pawłowską. Witamy również władze chorągwi kieleckiej na czele z przewodniczącym Rady Chorągwi harcmistrzem Lucjanem Pietrzczykiem. Witamy komendanta chorągwi kieleckiej harcmistrza Tomasza Reimera. Witamy również byłego przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego i wieloletniego przyjaciela rajdu, harcmistrza Adama Masalskiego. Serdecznie witamy gospodarza tego terenu, burmistrza miasta i gminy Chęciny, pana Roberta Jaworskiego. W imieniu komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach witamy podkomisarza Pawła Kruszynę. Zawsze brawa! Po paru miesiącach zamknięcia nas przed komputerami przed czas powrotu do bycia harcerzem w pełni. Rajd to jest taka emanacja harcerskiej idei wędrówki. Wędrówki w poszukiwaniu wyzwania. Wędrówki w poszukiwaniu czegoś nowego. Wędrówki w poszukiwaniu drugiego człowieka. Wędrówki niesamodzielnej. Wędrówki z kimś, z przyjaciółmi, z kolegami. Ku poznawaniu jakby nowych przyjaciół. Wędrówki, która zaczyna się obietnicą ducha, czy też życzeniem harcerskim, to jest początek, ale ta wędrówka nigdy nie ma końca. Czuję wielką radość i dumę i satysfakcję, że jako były harcerz mogę dzisiaj stanąć przed wami i cieszyć się z widoku munduru harcerskiego i cieszyć się z faktu, że 63. rajd Świętokrzyski przechodzi właśnie przez tą malowniczą, królewską ziemię chęcińską. Życzę, aby chęć do działania zawsze was trwała, a satysfakcja była nieodzownym elementem każdego dnia. Jak mawiał ksiądz Kazimierz Lutosławski, harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale coś, czym się jest. Dlatego bądźcie zawsze i rozwijajcie się. Podpisał wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Chcemy wyróżnić najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu, który aktywnie uczestniczył, będąc na trasie rajdowej. W tym roku najmłodszym uczestnikiem jest druhna Agata Andrzejczak,
2015 rocznik, patrol 311. Najstarszym uczestnikiem rajdu, który aktywnie uczestniczył na trasie, jest druhna Zuzanna Kmieciak, 1938 rocznik. Trasa pierwsza, o puchar naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 109 Orła Cień. O wręczenie nagrody poprosimy skarbniczkę Związku Harcerstwa Polskiego, przewodnik Joannę Pawłowską. Trasa druga, o puchar świętokrzyskiego kuratora oświaty. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 210, 18 Kielecka Drużyna Harcerzy im. Klemensa Klimka-Bachledy. O wręczenie nagrody poprosimy komendantkę Chówca Starachowice, harcmistrz Dorotę Chyczewską. Trasa trzecia, o puchar przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 311, 5 Gromada Zuchowa w Łuczykije. O wręczenie nagrody poprosimy przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrza Dariusza Supła. Trasa czwarta, o puchar marszałka województwa świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 410 Strób. W trasie czwartej dodatkowo mamy tradycyjną nagrodę kubusiową. Nagroda ta trafia do patrolu 404, 10 białostocka drużyna harcerzy. Trasa piąta, o puchar wojewody świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 506, 69 WDW Wisperum. Trasa szósta, o puchar komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Pierwsze miejsce zajmuje patrol 603, Stare Angory. Trasa siódma, o puchar prezydenta miasta Starachowice. Pierwsze miejsce otrzymuje patrol 702, 9 DST Hezodiak. Tradycyjny puchar jędrusiowy otrzymuje patrol 703. Życie jest tylko sumą oddechów. Chcieliśmy również nagrodzić patrole, które przygotowały najlepsze zadanie przedrajdowe, najlepszy filmik promocyjny związany ze swoim regionem oraz rajdem świętokrzyskim. Chcielibyśmy nagrodzić patrol 101 Makapaka, patrol 105 Sielanka Młodości, patrol 410 Trup oraz patrol 603 Stare Angory. Zadania na trasie w postaci konkursu fotograficznego. Rajd w pięciu momentach. Zapraszam przedstawiciela patrolu 410 Trup. Za zadania dodatkowe na trasach rajdowych chcemy również wyróżnić patrol 409 Szare Płomienie oraz patrol 710 Zupa. Jako komenda rajdu chcieliśmy podziękować tym, którzy wzięli na siebie największy ciężar odpowiedzialności w trakcie organizacji tego rajdu. Zapraszamy więc tutaj komendantów tras. Tutaj z tego miejsca chciałbym jeszcze takie oficjalne podziękowanie wręczyć panu burmistrzowi, takie już na papiórku. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, że mogliśmy tutaj być i że zostaliśmy ugoszczeni. Rajd, baczność! Komendanci tras! Odprowadzą trasy na 64. Harcerski rajd świętokrzyski! Spocznij!